Partnerem odcinka jest NordVPN. Drogi panie profesorze, zgodnie z pańską prośbą zbadaliśmy mapę świata sporządzoną przez Piriego Reisa w 1513 roku. Jest całkowicie możliwe, że dolna część mapy przedstawia wybrzeże księżniczki Marty na ziemi królowej Maud oraz półwysep antarktyczny. Jest to najbardziej logiczna i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa poprawna interpretacja mapy. Szczegóły topograficzne widoczne w dolnej części mapy wykazują duże prawdopodobieństwo z przekrojem sejsmicznym obszaru pokrytego lodem, sporządzonym przez szwedzko-brytyjską wyprawę antarktyczną w 1949 roku. Wskazywałoby to na to, że mapę sporządzono zanim powierzchnia kontynentu zniknęła pod lodem. Grubość pokrywy lodowej w tym rejonie wynosi około 1,5 km. Nie umiemy wyjaśnić, w jaki sposób treść mapy można pogodzić ze stanem wiedzy geograficznej w 1513 roku. To, co przed chwilą usłyszeliście, to był fragment korespondencji Charlesa Hapwooda z Caroldem Z. O'Leymerem, podpułkownikiem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Mimo tego, że ten tekst dość ciężko się czyta i wydaje się być nudny, to wcale taki nudny nie jest. To prawdziwa bomba. Jeżeli na mapę Ziemi Królowej Maud, czyli fragmentu Antarktydy, sporządzono zanim pojawiła się pierwsza pokrywa lodowa, prace kartograficzne musiały być wykonane bardzo, bardzo dawno temu. Kiedy? Szymon, konkrety, dawaj konkrety! Powszechnie uważa się, że czapa lodowa na Antarktydzie w obecnej wielkości kształtowała się milionami lat. Wystarczy jednak przyjrzeć się tej hipotezie nieco głębiej, by dostrzec na niej wyraźnie wyraźne tąpnięcia i pęknięcia i stwierdzić, że mapa Piriego Reisa nie musiała wcale powstać miliony lat temu. Przeprowadzone ostatnio badania wykazują, że Ziemia Królowej Maud oraz przedstawione na niej sąsiadujące tereny bardzo długo były wolne od lodu, a stan ten uległ zmianie około 6000 lat temu. Dowody, które szerzej omówię w tym filmie, zwalniają nas z myślenia i w zasadzie walczenia o to, kto dysponował odpowiednią technologią, by przeprowadzić pomiary topograficzne Antarktydy jakieś powiedzmy 2 miliony lat temu, na długo przed pojawieniem się naszej rasy. Chodzi mi o to, że kartografia jest dziedziną złożoną i wymagającą odpowiedniego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, przez co pozostaje nam pytanie, kto mógł tego dokonać 6000 lat temu? Kto mógł sporządzić tę mapę, zanim rozwinęły się pierwsze znane cywilizacje? Cóż, przekonajmy się. Zanim zajmiemy się jakąkolwiek próbą wyjaśnienia tej zagadki, warto przypomnieć podstawowe fakty historyczne i geograficzne. Po pierwsze, mapa Piriego Reisa nie jest oszustwem, lecz autentycznym dokumentem. Powstałym w Konstantynopolu w 1513 roku. Po drugie, przedstawia ona zachodnie wybrzeże Afryki, wschodnie wybrzeże Ameryki Południowej i północne wybrzeże Antarktydy. Po trzecie, Piri Reis nie mógł uzyskać żadnych informacji o ostatnim z wymienionych tutaj regionów. Przynajmniej od współczesnych sobie podróżników, gdyż Antarktyda została odkryta dopiero w roku 1818, ponad 300 lat po sporządzeniu tej mapy. Po czwarte, wolne od lodu wybrzeże Królowej Maud, widoczne na mapie, jest niesłychaną zagadką, gdyż badania geologiczne wskazują na to, że warunki takie, jakie są na mapie, występowały tam około 4000 lat przed naszą erą. Po piąte, nie da się wskazać najwcześniejszej daty, gdy można było wykonać pomiary kartograficzne wolnej od lodu wybrzeży Ziemi Królowej Maud. Lecz wydaje się, że pozostawała ona w takim stanie przez co najmniej 9000 lat. Po szóste, nauka nie zna cywilizacji, która miałaby możliwość dokonywać pomiarów w tym okresie, to znaczy pomiędzy 13 a 14 tysiącleciem przed naszą erą. Często w pisaniu tego typu odcinków potrzebuję pomocy zagranicznych stron internetowych. I właśnie w tego typu przypadkach przydaje się VPN od NordVPN. Bo na przykład, jeżeli chcę sobie poczytać o jakiejś zaginionej strukturze w Turcji, nie spoileruję jeszcze tego odcinka, no to geolokalizacja potrafi powiedzieć, że nie. Nie widzimy, żebyś był w Turcji, więc raczej odpadasz. Ale wtedy ustawiam sobie odpowiedni serwer i tada! Wszystko działa. Mogę sobie wtedy przeglądać niektóre informacje bez spoilerów. Szukając takich niezależnych informacji, naprawdę jest to moim zdaniem must have. Ewentualnie, jeżeli chciałbyś zwiększyć swoje bezpieczeństwo w internecie za pomocą Threat Protection, które chroni cię przed złośliwym oprogramowaniem, a wiadomo jak to w tej sieci jest.
Ewentualnie, jeżeli masz dzieci, tam również jest specjalna funkcja dla nich, a właściwie dla Ciebie. Ewentualnie, jeżeli korzystasz z publicznych sieci Wi-Fi, nie wiem, gdzieś tam w kafejce czy gdziekolwiek indziej, no to VPN może również uratować Ci niekiedy 4 litery. Jest to naprawdę niewielka aplikacja, która ma w sobie wielką moc. Ja korzystam z niej regularnie i Ty też możesz zacząć. Właśnie teraz NordVPN ma swoją kampanię urodzinową, dzięki której kupując plan dwuletni dostajesz 4 miesiące gratis. Ale tylko i wyłącznie, jeżeli skorzystasz z linku, który masz w pierwszej linijce opisu, ewentualnie w przypiętym komentarzu. I spokojnie, jeżeli coś Ci nie będzie pasować albo coś Ci się nie spodoba, to masz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. A jeżeli do tej pory jesteś sceptyczny, to możesz pomyśleć o tym w ten sposób. Handlują w internecie naszym czasem i spersonalizowanymi reklamami. Mając NordVPN-a, możesz sobie ustawić dowolny kraj i masz jakby czystą kartę, przez co, no, średnio wiedzą, jakie reklamy do Ciebie dobrać, korzystając na przykład z serwerów albańskich bądź mołdawskich. Moim zdaniem naprawdę warto, szczerze polecam, korzystam regularnie, no i czasami potrafię uratować 4 litery. Czyli podsumowując moją gadkę. Najbardziej zagadkowe z pochodzącej z 1513 roku mapie jest to, a w zasadzie nie to, że ona obejmuje kontynent odkryty dopiero w 1818 roku, lecz fakt, że przedstawia wybrzeże tego kontynentu w stanie wolnym od lodu, a warunki takie przestały istnieć około 6000 lat temu. Jak to wyjaśnić? Piri Reis sam daje nam na to odpowiedź. Odpowiedź na to pytanie w opisach umieszczonych na mapie. Wyjaśnia, że to nie on dokonał pomiarów. Przyznaje, że jego rola ograniczyła się do skompilowania danych z wielu map źródłowych, a niektóre z nich sporządzili mu współcześni lub prawie współcześni Reisowi odkrywcy, m.in. Krzysztof Kolumb, którzy dotarli do Ameryki Południowej i Wysp Karaibskich. Inne mapy, którymi się wzorował, powstały w IV wieku przed naszą erą lub nawet jeszcze wcześniej. Piri Reis nie odważył się zasugerować, kim byli kartografowie, którzy sporządzili najstarsze z jego map źródłowych. Jednak w 1963 roku profesor Hapgood zaproponował nowatorskie i dające dużo do myślenia rozwiązanie tej skomplikowanej zagadki. Wysnuł hipotezę, że niektóre z map wykorzystywanych przez admirała Reisa, w szczególności te z IV wieku przed naszą erą, sporządzono opierając się na jeszcze wcześniejszych źródłach. Powstały one na podstawie informacji pochodzących z najbardziej zamierzchłej starożytności. Stwierdził, że są niezaprzeczalne dowody świadczące o tym, że 4000 lat przed naszą erą przedstawiciele jakiejś nieznanej nam do tej pory cywilizacji, która osiągnęła wysoki poziom technologiczny, sporządzili kompletną mapę Ziemi. Wydaje się, że ludy przekazywały sobie nawzajem bardzo dokładne informacje. Dane te zostały prawdopodobnie zebrane przez jakąś nieznaną cywilizację i przechowane przez Minojczyków i Fenicjan, którzy przez ponad 1000 lat pozostawali największymi żeglarzami starożytnego świata. Istnieją dowody, że informacje te trafiły do Wielkiej Biblioteki Aleksandryjskiej w Egipcie, gdzie stały się przedmiotem badań naukowców, a zwłaszcza kartografów, którzy je zebrali i uporządkowali. Hapgood twierdzi, że z Aleksandrii kopie tych opracowań wraz z niektórymi mapami źródłowymi przekazano do innych ośrodków naukowych, z których najważniejszy był Konstantynopol. Gdy Wenecjanie zdobyli go podczas czwartej wyprawy krzyżowej w 1204 roku, mapy stały się przedmiotem zainteresowania europejskich żeglarzy i podróżników. Większość map pokazywała Morze Śródziemne i Morze Czarne, lecz znalazły się wśród nich także mapy innych regionów: Ameryki Północnej i Południowej, Arktyki i okolic Antarktydy. Wydaje się oczywiste, że jacyś starożytni żeglarze podróżowali od bieguna do bieguna i, choć brzmi to nieprawdopodobnie, dowody wskazują, że zbadali Antarktydę, gdy ląd ten był jeszcze wolny od pokrywy lodowej. Posiadali oni również instrumenty nawigacyjne umożliwiające precyzyjne wyznaczanie szerokości geograficznej, znacznie przewyższające tego rodzaju urządzenia używane przez żeglarzy starożytnych, średniowiecznych i współczesnych aż do drugiej połowy XVIII wieku. To świadectwo wysokiej techniki potwierdza wiarygodność hipotez o zaginionej starożytnej cywilizacji. Naukowcy zlekceważyli owe teorie, traktując je jako mity, lecz w tym przypadku marny dowód, którego nie sposób pominąć milczeniem i który każe odrzucić wszelkie uprzedzenia i zająć się tym zagadnieniem ponownie.
Mimo że do podjęcia dalszych badań zachęcał profesora szczerze Albert Einstein, a John Wright, prezes amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego, napisał, że cytuję: Hapgood przedstawił hipotezę, która wręcz domagała się sprawdzenia. Jednak nikt nie podjął się naukowych badań tych zdumiewających map. Hapgood zaś, zamiast uznania za wkład w rozwój nauki o korzeniach naszej cywilizacji, do samej śmierci spotykał się z obojętnością i wrogością kolegów naukowców. Napisał, że każda próba dyskusji nad jego teorią, cytuję, przesiąknięta była gruboskórnym sarkazmem, a niemożliwe do zweryfikowania drugorzędne drobiazgi stawały się pretekstem do odrzucenia całej teorii, w zasadzie hipotezy, bez zadania sobie jakiegokolwiek trudu dotknięcia istoty rzeczy. Charles Hapgood wykładał historię nauki na Uniwersytecie w Keene College w New Hampshire. Nie był ani geologiem, ani historykiem starożytności, a mimo to, moim zdaniem, przyszłe pokolenia będą zmuszone docenić go jako człowieka, który zachwiał podstawami historii świata oraz geologii. Albert Einstein, tak, ten Albert Einstein, zdał sobie z tego sprawę jako jeden z pierwszych. Zdobył się na krok wymagający niesłychanej odwagi. W 1953 roku napisał przedmowę do książki Hapgooda. Stało się to zanim ten rozpoczął jakiekolwiek badanie mapy Piri Reis. Często zwracają się do mnie różni ludzie z prośbą o konsultację w sprawie niepublikowanych jeszcze teorii. Nie można chyba wyjaśniać, że większość z nich nie przedstawia żadnej wartości naukowej. Jednak już pierwsza wiadomość od pana Hapgooda zelektryzowała mnie, gdyż jego hipoteza jest oryginalna i nadzwyczaj prosta. A jeżeli zostanie potwierdzona przez dalsze dowody, zrewolucjonizuje ona wiedzę o historii Ziemi. Hipoteza wysunięta przez Hapgooda w książce z 1953 roku jest teorią geologiczną, która w dość wiarygodny sposób wyjaśnia, jak i dlaczego znaczna część Antarktydy zniknęła pod lodem 4000 lat przed naszą erą, a także inne anomalie, których nauka do dziś nie potrafi wyjaśnić. Przedstawmy główne założenia tej książki w skrócie. Antarktyda nie zawsze była pokryta lodem. Kiedyś panowała tam o wiele wyższa temperatura niż obecnie. Było tam cieplej, gdyż Antarktyda nie leżała wówczas na biegunie południowym, lecz około 3000 km na północ. Znajdowała się więc poza kołem podbiegunowym, w klimacie umiarkowanym bądź umiarkowanym chłodnym. Cały kontynent przesunął się na swoje obecne miejsce w wyniku procesu zwanego uskokiem skorupy ziemskiej, którego nie należy mylić z dryfem płyt kontynentalnych. Uskok polega na przemieszczeniu litosfery, zewnętrznej twardej powłoki Ziemi, po powierzchni płynnego wnętrza. Dokładnie tak, jakbyś miał pomarańcze i mógł poruszać jego skorupą bez zmiany położenia miąższu. Tak jakby ta skorupa albo skórka nie była przyczepiona do tego miąższu. Podczas przesuwania się kontynentu na południe ulegał on stopniowemu ochłodzeniu i w ciągu kilku tysięcy lat utworzyła się pokrywa lodowa w obecnej postaci. Dowody przedstawię za moment, ale mam też plan na kilka odcinków o podobnej tematyce. Daj znać, czy ci taka tematyka siada swoją drogą. Jak będzie popyt, to jest podaż. Akademicy geolodzy z niechęcią odnoszą się do hipotezy Hapgooda, choć nikomu nie udało się udowodnić, że jest ona błędna. Pozostawię jednak wiele pytań, na które wciąż brak nam odpowiedzi. Najważniejsze z nich brzmi, jaki mechanizm mógłby wywrzeć tak olbrzymi nacisk na litosferę, aby spowodować tak wielkie jej przesunięcie. Trudno chyba o lepszego recenzenta tej hipotezy w tym przypadku, hipotezy Hapgooda, niż sam Albert Einstein. W strefie polarnej trwa nieustanne nawarstwianie się lodu, występujące nierównomiernie wokół bieguna. Rotacja Ziemi oddziaływuje na masę lodu, wytwarzając moment odśrodkowy, który przenosi się na twardą skorupę naszej planety. Siła ta, osiągnąwszy pewną wartość, powoduje przesuwanie skorupy ziemskiej. Mapa Piriego Reisa zawierała ciekawe dowody wskazujące na to, a w zasadzie potwierdzające tezę o niedawnym, z geologicznego punktu widzenia, zlodowaceniu Antarktydy, które nastąpiło po przesunięciu skorupy ziemskiej na południe. A ponieważ pokrywa lodowa pojawiła się 4000 lat przed naszą erą, mapa musiała zostać sporządzona wcześniej. Wnioski, które stąd wypływają, są zdumiewające. Chodzi o to, że 4000 lat przed naszą erą, czysto teoretycznie, nie istniała ponoć żadna
prywatna cywilizacja. Oto jaka jest w pewnym uproszczeniu opinia na ten temat wśród naukowców akademickich. Po pierwsze, pierwsza cywilizacja rozwijała się na Bliskim Wschodzie. Po drugie, proces ten rozpoczął się po 4000 roku przed naszą erą i około 1000 lat później. Doprowadził w sumie do ukształtowania się pierwszych cywilizacji sumeryjskiej i egipskiej. Później dołączyły do nich Indie i Chiny, ale to takie dygresja. Po trzecie, około 1500 lat później rozwinęły się cywilizacje obu Ameryk. Po czwarte, od roku 3000 przed naszą erą, w Starym Świecie, czyli naszym jakby, od 1500 w Nowym Świecie, czyli wiecie, Ameryki i tak dalej, cywilizacje osiągnęły dość relatywnie duży po prostu stopień rozwoju. Po piąte, pierwsze cywilizacje starożytne i ich wytwory należy uważać za prymitywne. Na przykład sumeryjscy astronomowie spoglądali w niebo ze zdumieniem graniczącym z przerażeniem, a słynne piramidy egipskie zostały zbudowane metodami prymitywnymi technologicznie. A mapa Piri-Mura jest od temu wszystkiemu przeczą. Piri Reis w XVI wieku był postacią znaną, a jego życie zostało dość dobrze udokumentowane. Jako admirał floty otomańskiej wziął udział w licznych bitwach morskich i odniósł wiele zwycięstw. Uznawano go też za znawcę Morza Śródziemnego i otaczających te morze ziem. Napisał słynny przewodnik dla żeglarzy Kitabi Bahriye, którym przedstawił wyczerpujący opis wybrzeży, portów, prądów morskich, mielizn, miejsc nadających się do lądowania oraz zatok i cieśni Morza Egejskiego i Śródziemnego. Mimo tak wspaniałej kariery popadł w niełaskę rządzących i został ścięty w 1554-1555 roku. Mapy źródłowe, które Piri Reis wykorzystywał do sporządzenia własnej mapy, według wszelakiego prawdopodobieństwa znajdowały się w sułtańskiej bibliotece w Konstantynopolu, do której admirał miał łatwy dostęp ze względu na piastowane stanowisko. Te wcześniejsze mapy, które być może były skopiowane lub przeniesione z jeszcze starszych map albo ośrodków naukowych, już nie istnieją. W każdym razie ich nie odnaleziono. Mapę Piri'ego Reisa namalowaną na skórze gazeli odkryto jednak właśnie tam, w bibliotece Pałacu Cesarskiego w Konstantynopolu, gdzie leżała zwinięta na zakurzonej półce. Stało się to w roku 1929. W liście do Habguda z 1960 roku zdumiony Ohlmeyer, coś takiego, pisze, że mapa Piri'ego Reisa przedstawia topografię obszaru całkowicie ukrytego pod lodem. Ziemi królowej Maud, która zniknęła pod czapą lodową około 4000 lat przed naszą erą. Dopiero wspólna brytyjsko-szwedzka wyprawa w 1949 roku zbadała ukształtowanie tych terenów. Gdyby Piri Reis był jedynym kartografem mającym dostęp do tych zagadkowych informacji, nie byłoby powodu zakładać, że to jest coś istotnego, przykładać do tego jakiejkolwiek wagi. Można by tylko powiedzieć, że to ciekawy przypadek. Jednak oprócz tureckiego admirała, także inni korzystali z tej pozornie niemożliwej do wyjaśnienia wiedzy geograficznej. Nie ma sensu spekulować, jaka to wielka klika mogła tę wiedzę zachować i przenieść przez wieki i różne kultury. Bez względu do tego, jak do tego doszło, jest faktem, że wielu kartografów miało przywilej dostępu do sekretnych źródeł. Czy to możliwe, że wszyscy ci kartografowie być może przyczynili się do zachowania wspaniałego dziedzictwa naukowego zaginionej cywilizacji? Możliwe. Podczas ferii Bożego Narodzenia w 1959 roku Charles Hapgood siedział w bibliotece kongresu w Waszyngtonie i przeglądał wszystko, co miało związek z Antarktydą. Poszukiwania trwały przez kilka kolejnych tygodni, w czasie, w którym Hapgood po prostu utonął w morzu setek średniowiecznych map i szkiców. Dowiedziałem się wielu zaskakujących rzeczy. Znalazłem także wiele map przedstawiających południowy kontynent. Pewnego dnia zamarłem, odwróciwszy stronę starego atlasu. Spojrzałem na zachodnią półkulę przedstawioną na mapie francuskiego astronoma i kartografa Orontiusa Fineusa i od razu nabrałem pewności, że mam przed sobą autentyczną mapę, na której znajduje się także Antarktyda. Zarys południowego lądu do złudzenia przypominał kształt Antarktydy, znany ze współczesnych map. Biegun południowy zarysowany został we właściwym miejscu, prawie dokładnie w środku kontynentu. Góry na wybrzeżach przedstawiono tak jak liczne pasma odkryte niedawno na Antarktydzie. Byłem pewien, że mapa nie jest wytworem wyobraźni twórcy. Poszczególne pasma górskie zostały wyraźnie od siebie oddzielone.
Niektóre leżały bezpośrednio nad brzegiem oceanu, a inne nieco w głębi. Koryta rzek narysowano, oddając wiernie rzeczywistość. Oznacza to, że wybrzeża nie były pokryte lodem, gdy rysowano oryginalną mapę. Jednak w głębi kontynentu nie zaznaczono ani rzek, ani gór, co sugeruje, że istniała tam już czapa lodowa. Dokładne badania map Orontiusa Finaeusa wykonane przez Hapgooda i doktora Richarda Strahana z Massachusetts Institute of Technology potwierdziły, co następuje. Po pierwsze, jest ona kompilacją kilku starszych map sporządzonych według różnych rzutów kartograficznych. Po drugie, przedstawia ona pewne obszary Antarktydy przed zlodowaceniem. Ziemię Królowej Maud, ziemię Enderby, ziemię Wilkesa, ziemię Wiktorii oraz ziemię Mary Byrd. Tak jak w przypadku mapy Piriego Rice'a, ukształtowanie terenu oraz widoczne cechy fizyczne tych obszarów są przedstawione tak, jak na współczesnych nam mapach tych ziem, pokrytych lodem. Hapgood uznał, że mapa potwierdza zaskakującą hipotezę, cytuję, że ludzie odwiedzali Antarktydę i być może zasiedlili ją w czasie, gdy większa część jej powierzchni lub nawet cała była wolna od lodu. Nie trzeba dodać, że warunki do życia istniały tam bardzo długo i bardzo, bardzo dawno temu. Cywilizacja oryginalnych twórców map źródłowych, wykorzystanych przez Orontiusa Finaeusa, musiała być świadkiem ocieplenia na półkuli południowej. Koniec cytatu. Tezę tę również przedstawia sposób przedstawienia Morza Rossa na mapie Finaeusa. W miejscach, gdzie dziś olbrzymie lodowce Birdmora i Scotta wrzynają się w morze, na mapie z 1531 roku widać ujścia i zarysy biegu rzek. Cechy te wskazują jednoznacznie, że w czasie, gdy sporządzono mapy, którymi posłużył się Orontius Finaeus, na Morzu Rossa i jego wybrzeżach nie było lodu. Znaczna część wnętrza kontynentu także musiała być wolna od lodu, aby mogły płynąć rzeki. Obecnie wybrzeża te oraz obszary sąsiadujące z nimi od strony lądu pokryte są 1,5-kilometrową warstwą lodu. Na Morzu Rossa zaś znajduje się pływający na szelfie lód grubości ponad 100 metrów. Takie przedstawienie Morza Rossa stanowi poważny dowód potwierdzający hipotezę, że jakaś nieznana cywilizacja uwieczniła na mapie Antarktydę w okresie ocieplenia, które trwało do roku 4000 przed naszą erą. Około 4000 przed naszą erą. Dodatkowym dowodem są odwierty wykonane przez wyprawę antarktyczną Byrda w 1949 roku, w czasie której pobrano próbki osadów z dna Morza Rossa. Okazało się, że dno układa się w wyraźne warstwy odzwierciedlające odmienne warunki panujące w różnych epokach. Wyróżniono wówczas, cytuję, warstwę lodową gruboziarnistą, warstwę morsko-lodową średnią, warstwę morsko-lodową miękką itd. Jednak najbardziej zaskakującym odkryciem było to, że niektóre warstwy uformowały się z drobnolitego, jednolitego osadu, jaki przynoszą ze sobą rzeki płynące z lądów leżącym w klimacie umiarkowanym, czyli wolnym od lodu. Za pomocą metody jonowej, opracowanej przez doktora Uriego, wykorzystującej trzy różne pierwiastki radioaktywne obecne w wodzie morskiej, naukowcy z Carnegie Institute w Waszyngtonie ustalili, ponad wszelką wątpliwość, że na Antarktydzie rzeczywiście kiedyś płynęły wielkie rzeki, tak jak pokazuje mapa Orontiusa Finaeusa. Było to około 6000 lat temu. Dopiero później na dnie Morza Rossa pojawił się osad typu lodowcowego. Co więcej, odwierty wskazują na to, że wcześniej panowały tam ciepłe warunki klimatyczne. Mapy Piriego Rice'a i Orontiusa Finaeusa pozwalają nam więc spojrzeć na Antarktydę, jakiej nie widział żaden kartograf w czasach historycznych. Może te dwa dowody są niewystarczające, byśmy myśleli, że mamy do czynienia ze śladem zaginionej cywilizacji. Czy wobec tego wystarczyłyby 3, 4, 5, 6 dowodów? Wystarczy ci? No to ci je dam, proszę.
Po pierwsze, czy usprawiedliwione i rozsądne jest dalsze ignorowanie implikacji historycznych wynikających z map najsłynniejszego XVI-wiecznego kartografa Gerarda Cremera, znanego jako Mercator, ten tajemniczy człowiek, twórca rzutu ikonograficznego, nazwanego jego imieniem, a stosowanego do dziś w większości współczesnych nam map świata. Odwiedził on w 1563 roku piramidę Cheopsa. Niestrudzony w badaniu osiągnięć starożytnych cywilizacji, zdołał zgromadzić obszerną i różnorodną bibliotekę starych map źródłowych. Mercator włączył mapę Fineusa do swojego atlasu z 1569 roku. Umieścił również Antarktydę na kilku mapach wykonanych tego samego roku, na których można wyróżnić wiele szczegółów nieodkrytego jeszcze kontynentu. Przylądek Dart, przylądek Hellathera na ziemi Mary Byrd, Morze Amundsena, wyspę Tursona na ziemi Ellswortha, wyspy Fletchera na morzu Bellingshausena, wyspę Aleksandra, półwysep antarktyczny, Morze Wedelia, przylądek Norwegia, góry Rola na ziemi królowej Maud, tutaj jako wyspy, wybrzeże księcia Haralda, lodowiec szelfowy Shireys, jako ujście rzeki na wybrzeżu księcia Haralda, wyspę Padda w zatoce Lutsowa Holma oraz wybrzeże Olafa na ziemi Enderby. Dużo tego, no ale mówiłem, że to są te szczegóły. Co więcej, niektóre detale są lepiej rozpoznawalne niż na mapie Orontiusa Fineusa. To zauważa Hapgood. Wydaje się oczywiste, że Mercator dysponował mapami źródłowymi innymi niż te, z których korzystał Orontius Fineus. Co więcej, Mercator nie był jedynym człowiekiem, który miał do nich dostęp. Philippe Bauche, 18-wieczny geograf i wydawca francuski, również opublikował mapę Antarktydy. Na długo przed tym, nim ów kontynent został jakkolwiek odkryty. Niezwykle na mapie Baucha jest to, że sprawia wrażenie sporządzonej na podstawie map źródłowych starszych może nawet o tysiące lat niż te, z których korzystali Orontius Fineus i Mercator. Bauche przedstawia zadziwiająco dokładny obraz Antarktydy, całkowicie wolnej od pokrywy lodowej. Jego mapa pokazuje topografię całego kontynentu, którą poznaliśmy dopiero w 1958 roku, nazwanym Międzynarodowym Rokiem Geograficznym, kiedy to dokonano kompletnych badań sejsmicznych tego lądu. Badania te potwierdziły wierność i dokładność mapy Antarktydy, którą Bauche opublikował w 1737. Opierając się na zaginionych obecnie starożytnych źródłach, francuski uczony przedstawił południowy kontynent podzielony cieśniną morską na dwie części, leżące na wschód i zachód od linii wyznaczonych na obecnie masach przez góry transantarktyczne. Cieśnina ta łącząca Morza Rossa, Wedela i Bellingshausena istniałaby rzeczywiście, gdyby nie było tam lodu. Badania sejsmograficzne z 1958 roku pokazują, że kontynent, wyglądający na mapach jak jednolita masa lądowa, w gruncie rzeczy jest archipelagiem dużych wysp, pomiędzy którymi zalega ponad kilometrowej grubości warstwa lodu, wystająca wysoko ponad poziom morza. Wielu ortodoksyjnych geologów uważa, że miliony lat temu w wypełnionych obecnie lodem basenach znajdowała się woda. Jednocześnie sądzi, że w tak odległych czasach nie istniały jeszcze żadne istoty rozumne, nie mówiąc o takich, które zdolne byłyby do wykonania jakichkolwiek map Antarktydy. Jednak mapa Baucha w zestawieniu z odkryciami wyprawy z 1958 roku zdaje się dowodzić, że ktoś rzeczywiście zbadał te tereny w czasach, gdy nie było tam lodu. Naukowcy stanęli więc wobec dwóch wykluczających się twierdzeń. Więc które jest prawdziwe? Jeżeli pójdziemy za głosem akademickich geologów i przyjmiemy, że od czasu, gdy Antarktyda była wolna od lodu, minęły miliony lat, odrzucimy całą teorię ewolucji człowieka zapoczątkowaną przez Darwina i kontynuowaną przez pokolenia wielkich naukowców, no to wydaje się być to całkowicie nieprawdopodobne. Niezliczone skamieliny świadczą aż nazbyt dobitnie, że miliony lat temu na Ziemi istnieli prymitywni przodkowie człowieka, niezdolni do tak skomplikowanie intelektualnie zadań, jak kreślenie map. Więc czy zatem mamy przyjąć jakąś dziwną hipotezę o interwencji dziwnych kartografów z kosmosu, krążących wokół naszej planety w swoich statkach
Nie wiadomo po co? Czy to ich dziełem są te doskonałe mapy Antarktydy? A może powinniśmy raczej rozważyć hipotezę Hapgooda, mówiącą o uskoku skorupy ziemskiej, która wyjaśnia, dlaczego 15 tysięcy lat temu na Antarktydzie nie było lodu. A wy widzowie tego kanału wiecie, co było 15 tysięcy, znaczy trochę wcześniej, ale wiadomo. Czy jest możliwe, że około 13 tysięcy lat przed naszą erą jakaś ludzka cywilizacja osiągnęła poziom rozwoju wystarczający do sporządzenia map Antarktydy, a później zniknęła? A jeżeli tak, to kiedy zniknęła? Z map Piriego Reisa, Orontiusa Fineusa, Mercantora i Bauche płynie bardzo wyraźny, choć zadziwiający wniosek, że Antarktyda została zbadana wielokrotnie w ciągu kilku tysięcy lat. Gdy lodowiec sięgał coraz dalej ku wybrzeżom lądu, z każdym tysiącleciem obejmując coraz większe jego przestrzenie, lecz aż do około 4 tysiąclecia przed naszą erą, nie pochłaniając brzegów. Mapy źródłowe wykorzystane przez Piriego Reisa i Mercantora musiały zatem powstać pod koniec tego okresu, gdy tylko wybrzeża pozostawały wolne od lodu. Mapy Orontiusa Fineusa sporządzono prawdopodobnie znacznie wcześniej, gdy czapa lodowa obejmowała tylko środek kontynentu. Mapy zaś, z których korzystał Bauch, musiały powstać jeszcze wcześniej, około 13 tysięcy lat przed naszą erą, gdy na Antarktydzie w ogóle nie było lodu. Czy w tym okresie pomiędzy 13 a 14 tysiącleciem przed naszą erą sporządzono równie precyzyjne mapy innych kontynentów? Odpowiedzi znów trzeba szukać na mapie Piriego Reisa, zawierającej więcej tajemnic niż sam obraz Antarktydy. Mapa ta powstała z kompilacji ponad 20 różnych map, pochodzących z różnych okresów. Mapa Piriego Reisa pokazuje Amazonkę podwójnie. Najprawdopodobniej dlatego, że admirał niechcący nałożył na siebie dwie mapy źródłowe. Jeden z biegów rzeki kończy się deltą Para, lecz nie ma tam bardzo ważnej wyspy Marajo. Hapgood sugeruje, że odpowiednia mapa źródłowa musiała powstać wtedy być może 15 tysięcy lat temu, gdy Para była najważniejszym albo jedynym ujściem Amazonki, a Marajo należała do lądu i znajdowała się na północnej stronie rzeki. Druga mapa źródłowa pokazywałaby zaś Marajo i to z najdrobniejszymi szczegółami, choć wyspa ta została odkryta dopiero w 1543 roku. Tutaj widzicie też przy okazji rosyjską mapę z początku XIX wieku. Świadczy ona o tym, że nie wiedziano wówczas wtedy o istnieniu Antarktydy. Kontynent ten, tak jak wcześniej wspomniałem, został odkryty dopiero w 1818 roku. I w tym przypadku znów nasuwa się hipoteza o nieznanej cywilizacji, podejmującej regularnie badania geograficzne, zmieniającej się w ciągu wielu tysięcy lat powierzchni Ziemi. Piri Reis posłużył się zaś mapami pozostawionymi przez te cywilizacje, powstałymi w różnych okresach i stąd powstała taka hybryda. Mapa Piriego Reisa nie pokazuje ani rzeki Orinoco, ani jej obecnej delty. Hapgood dowodzi jednak, że dwa ujścia rzeki sięgające daleko w głąb lądu, około 150 km w głąb lądu, widoczne są w pobliżu obecnego biegu Orinoco. Długość i szerokość geograficzna się zgadzają. Czy to możliwe, by ujścia wypełniły się, a delta rozszerzyła się aż tak bardzo? Na mapie nie ma właściwej szerokości geograficznej. Widać Falklandy odkryte dopiero w 1592 roku. Mapa Piriego Reisa pokazuje również dużą wyspę na Oceanie Atlantyckim, na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej. Czy to przypadek, że ta hipotetyczna wyspa znalazła się dokładnie na podwodnym grzbiecie północnoatlantyckim? Na północ od równika, około 1000 km od wybrzeży Brazylii, gdzie obecnie leżą maleńkie wyspy Świętego Piotra i Świętego Pawła? Czy to przypadek? A może mapa źródłowa została sporządzona w czasie ostatniej epoki lodowcowej, gdy poziom wód morskich był znacznie, około 120 metrów niższy niż obecnie, co wyjaśniałoby istnienie w tym miejscu tak dużej wyspy? Możliwe. Inne XVI-wieczne mapy również sprawiają wrażenie, jakby zostały sporządzone na podstawie badań przeprowadzonych w ostatniej epoce lodowcowej. Jedna z nich jest dziełem tureckiego topografa Hagi Ahmeda, który narysował ją w 1559 roku. Jak twierdzi Hapgood, musiał on mieć dostęp do wręcz nadzwyczajnych map źródłowych. Najbardziej zdumiewającą cechą mapy Hagi Ahmeda jest wyraźnie widoczny skrawek lądu szerokości ponad 100
150 km, łączące Alaskę z Syberią. Taki most lądowy, jak określają geolodzy, rzeczywiście niegdyś istniał w miejscu, gdzie obecnie znajduje się cieśnina Beringa, lecz pochłonęła go woda pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Łączysz wątki? Poziom morza zaczął się podnosić w wyniku gwałtownego roztapiania się czapy lodowej na północnej półkuli około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Istnieje co najmniej jedna mapa pokazująca terytorium południowej Szwecji pokryte lodowcem. Lodowcem, jaki z pewnością występował na tej szerokości. Jest to słynna mapa północy Klaudiusza Ptolemeusza. To wyjątkowe dzieło jednego z ostatnich kartografów czasów klasycznych. Powstałe w II wieku naszej ery. Zniknęło na setki lat i zostało odkryte ponownie w XV wieku. Ptolemeusz był astronomem, matematykiem i geografem, działającym w Aleksandrii, gdzie mieściła się słynna biblioteka, największy zbiór rękopisów, starożytności i stamtąd pochodziły dokumenty źródłowe, dzięki którym mógł sporządzić swoją mapę. Wystarczy zaakceptować możliwość, że przynajmniej jedna z tych starożytnych map powstała około 10 tysiąclecia przed naszą erą, a stanie się jasne dlaczego. Na jej mapie widać lodowce charakterystyczne dla tej epoki oraz jeziora przypominające kształtem współczesne, a także strumienie spływające z lodowców do jezior. Nie trzeba chyba dodawać, że w czasach rzymskich, gdy Ptolemeusz rysował mapę, nie było na Ziemi choćby nikogo, kto przypuszczał, że w północnej Europie były kiedyś epoki lodowcowe. Tak samo w XV wieku, gdy mapę odnaleziono. Nie sposób wytłumaczyć, kto przed powstaniem naszej cywilizacji mógł zbadać lub wyobrazić sobie lodowiec, lodowce i inne detale widoczne na mapie Ptolemeusza. Wnioski, które nasuwają się, są oczywiste. Podobnie jak wnioski wynikające z mapy żeglarskiej, inaczej Portolana, Jehuda ibn Ben Zara z 1487 roku. Ta mapa Europy i północnej Afryki została prawdopodobnie sporządzona na podstawie źródeł prawdopodobnie znacznie starszych niż źródła Ptolemeusza, gdyż pokazuje lodowce znacznie bardziej na południe niż terytorium Szwecji. Mniej więcej wysokość Anglii, czyli no, trochę nas łapało. Jesteśmy sławni trochę dlatego, no wiesz jak jest. Próbuję się pocieszać, bo w tych historiach nigdzie nie potrafię znaleźć Polski. No, jest jak jest, kochani. Morze Śródziemne, Adriatyckie i Egipskie wyglądają tak, jak prawdopodobnie wyglądały przed roztopieniem się lodowca w Europie. Poziom morza był wtedy znacznie niższy niż obecnie. Na Morzu Egejskim widzimy więc wiele więcej wysp. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne. Jeżeli jednak Zara kreślił swoją mapę, czerpiąc z map powstałych 10 lub 12 tysięcy lat temu, sprawa wydaje się oczywista. Wyspy te pochłonęły fale morskie, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Dobra, tak więc jeszcze jeden ślad zaginionej cywilizacji, której kartografowie potrafili tworzyć zdumiewająco dokładne mapy odległych miejsc i odległych od siebie części świata. Jaki poziom techniczny, naukowy i kulturowy musiała osiągnąć owa zagadkowa, tajemnicza cywilizacja, aby tego dokonać? Przekonajmy się. Mapa świata Mercatora z 1569 roku przedstawia wybrzeża Antarktydy tak, jak wyglądały tysiące lat temu, gdy nie były jeszcze skute lodem. Ta sama mapa pokazuje zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej o wiele dokładniej niż wcześniejsza mapa Mercatora wykonana w 1538. Stało się tak dlatego, że przy sporządzaniu mapy wcześniejszej kartograf najprawdopodobniej wykorzystał źródła starożytne. Natomiast przy kreśleniu drugiej wziął pod uwagę obserwacje i pomiary pierwszych hiszpańskich badaczy Ameryki Południowej. Przypuszczano wówczas, że żeglarze ci dysponują najbardziej wiarygodnymi informacjami. Trudno więc winić Mercatora, że im zaufał. Ucierpiała na tym dokładność jego map, gdyż nie istniały wtedy instrumenty do pomiaru długości geograficznej, jakimi najprawdopodobniej posługiwali się twórcy starożytnych map, na podstawie których kartograf wykonał słynną mapę z 1538 roku. Zajmijmy się teraz kwestią pomiaru długości geograficznej, to znaczy mierzonej w stopniach odległości od południka zerowego. Powszechnie przyjęty południk zero to abstrakcyjna linia przechodząca przez Królewskie Obserwatorium Geograficzne w Greenwich w Londynie. Greenwich leży więc na zerowej długości, podczas gdy Nowy Jork na przykład na 74 stopniach długości zachodniej, a australijskie miasto Canberra na 150 stopniu długości wschodniej,
My jako Polska to takie jakieś sportowe 50 stopni na wschodzie. I można by napisać elaborat na temat tych całych długości geograficznych i nie starczyłoby nam miejsca na omawianie i tak w tym dość długim filmie. Nas jednak nie interesują tutaj szczegóły techniczne, lecz historia poznania przez ludzkość tajników pomiaru długości geograficznej. Oto jeden z najważniejszych faktów z tej historii. Do XVIII wieku, gdy nastąpił przełom w tej dziedzinie, kartografowie i nawigatorzy nie potrafili zmierzyć dokładnie długości geograficznej. Nie dysponując odpowiednim sprzętem technicznym, zdani byli na własne wyczucie, co prowadziło do błędów w wyznaczaniu długości geograficznej rzędu setek mil morskich. Szerokość na północ i południe od równika nie stanowiła takiego problemu, gdyż mierzono ją, porównując wysokość kątową Słońca i gwiazd za pomocą stosunkowo dość prostych instrumentów. Do mierzenia długości geograficznej potrzebny był jednak całkowicie inny sprzęt, odmienny, o wiele doskonalszy, który pozwalałby na połączenie pomiaru długości pozycji i czasu. Jednak wynalezienie takiego instrumentu ciągle przekraczało możliwości naukowców. Na początku XVIII wieku, gdy transport drogą morską zaczął odgrywać dużą, olbrzymią rolę, żeglarzy ogarnęło powszechne zniecierpliwienie. Pewien historyk, znawca tego okresu napisał nawet, cytuję, wśród ludzi morza zapanowała obsesja pomiaru długości geograficznej, od którego w wielkiej mierze zależało bezpieczeństwo załóg i ładunku. Precyzyjny pomiar wydawał się być nieziszczalnym snem, a mierzenie długości stało się przysłowiowym wyrażeniem podobnym do latających krów. Najbardziej przydatnym i potrzebnym urządzeniem do pomiaru długości geograficznej był instrument zdolny do idealnie dokładnego mierzenia czasu podróży przez cały rejs. Bez względu na kierunek ruchu statku, zmiany temperatury i wilgotność. Taki zegar, oznajmił Isaac Newton w 1714 roku przed brytyjską komisją rządową do spraw pomiaru długości geograficznej. Nie został jednak dotąd wynaleziony, dodał. Wielki uczony miał rzecz jasna rację, gdyż XVII-wieczne i XVIII-wieczne czasomierze były dość prymitywnymi urządzeniami, śpieszącymi się bądź opóźniającymi się o mniej więcej 15 minut w ciągu całego dnia. Dla porównania odpowiedni chronometr morski powinien chodzić z dokładnością do kwadransa, ale na kilka lat. Dopiero w latach 20. XVIII wieku utalentowany angielski zegarmistrz John Harrison rozpoczął pracę nad takim chronometrem. Chciał zdobyć nagrodę 24 tysięcy funtów szterlingów, wyznaczoną przez Komisję Długości Geograficznej. Dla, cytuję, wynalazcy urządzenia pozwalającego na wyznaczenie długości geograficznej statku z dokładnością do 30 mil morskich po 6 tygodniach podróży. Nie wiem, jakby to umieścili na dyplomie uznania, no ale okej. Chronometr spełniający takie wymagania musiał chodzić z dokładnością do 3 sekund na dobę. Zbudowanie takiego zegara zajęło Harrisonowi 40 lat. W tym czasie wypróbował kilkanaście prototypów. Wreszcie w 1761 roku jego elegancki chronometr, oznaczony symbolem numer 4, wyruszył w podróż z Anglii na Jamajkę na pokładzie HMS Deptford. Statkiem popłynął także syn wynalazcy, William. Po 9 dniach podróży, na podstawie obliczeń długości dokonanych dzięki zegarowi, William oznajmił kapitanowi, że następnego poranka na horyzoncie ukażą się wyspy archipelagu Madery. Kapitan postawił 5 do 1, że William się myli, lecz zgodził się utrzymać kurs. William Harrison wygrał zakład. 2 miesiące później, po przybyciu na Jamajkę, okazało się, że chronometr spóźnia się o zaledwie 5 sekund. Harrison spełnił więc z nawiązką warunki postawione przez Komisję Długości Geograficznej. Jednak przez skomplikowanie biurokracji w brytyjskim rządzie otrzymał nagrodę 3 lata przed śmiercią w 1776 roku. Nie powinno to nikogo dziwić, że udostępnił swój wynalazek żeglarzom dopiero po uzyskaniu pieniędzy. Kapitan James Cook nie mógł więc skorzystać z chronometru. Kapitan James Cook nie mógł więc skorzystać z chronometru podczas swojej pierwszej wielkiej wyprawy w 1768 roku. Jednak w trzecią podróż, którą odbył w latach 1778-1779, zabrał ze sobą chronometr, co pozwoliło
pozwoliło sporządzić mu mapy Pacyfiku z wyznaczeniem nie tylko szerokości, lecz długości geograficznej wysp i wybrzeży. I to właśnie odtąd, dzięki sumienności Cooka i chronometrowi Harrisona, żaden nawigator nie miał już wymówki, że nie może znaleźć wyspy na Pacyfiku lub że rozbił się na brzegu, który wyrósł nagle spod wody. Oznaczenie długości geograficznej na mapach Pacyfiku wykonanych przez Cooka sprawiło, że należy uznać je za pierwsze przykłady rzetelnej morskiej kartografii ery nowożytnej. Dzięki nim wiemy również, że do stworzenia mapy z prawdziwego zdarzenia potrzebne są wielkie wyprawy morskie, ale również doskonałe umiejętności matematyczne i kartograficzne oraz precyzyjne chronometry. Trzeci z tych warunków został spełniony dopiero w latach 70. XVIII wieku. Ten znakomity wynalazek pozwolił kartografom wyznaczać dokładnie długość geograficzną, czego, jak uważano, nie potrafili zrobić starożytni Sumerowie, Egipcjanie czy Grecy, Rzymianie, ani żadna inna znana cywilizacja. Jak więc zaskakujące i niepokojące musiało być odnalezienie nieporównalnie starszych map, pokazujących długość i szerokość geograficzną z dokładnością współczesnych wtedy obliczeń. No powiem wprost, no w ciur. Te niezwykle dokładnie określone współrzędne można znaleźć na opisanych wcześniej mapach, dowodzących ogromnej wiedzy geograficznej ich twórców. Mapa Piliego Rice'a z 1513 roku pokazuje Amerykę Południową i Afrykę na właściwych długościach geograficznych, co przekraczało możliwości ówczesnej nauki. Pili Rice nie ukrywał jednak, że sporządził swoją mapę na podstawie o wiele starszych źródeł. Czy to właśnie z nich zaczerpnął wiedzę dotyczącą długości geograficznej lądów, które przedstawił na mapie? Równie interesującym dokumentem jest Portolan, taka mapa, Angelina Dulqueta z 1339 roku, obejmujący obszar Europy i północnej Afryki. Długość geograficzna odległych od siebie punktów została uchwycona na mapie bezbłędnie, a całkowita długość Morza Śródziemnego i Morza Czarnego zgadza się z dokładnością do pół stopnia. Profesor Hapgood stwierdził, że twórca dzieła, z którego mapa Dulqueta została skopiowana, cytuję, osiągnął naukową dokładność w wyznaczeniu szerokości i długości geograficznej. Mógł to uzyskać tylko pod warunkiem, że miał precyzyjne informacje o odległościach dzielących od siebie punkty rozrzucone od Galloway w Irlandii do wschodniego zakola rzeki Don w Rosji. Kolejna zagadka to mapa nawigatorów weneckich Antonina i Nicola Zeno z 1380 roku. Z nieprawdopodobną dokładnością pokazuje ona długość i szerokość geograficzną wielu miejsc na rozległych obszarach północnej półkuli, aż do Grenlandii. To niewiarygodne, pisze Hapgood, aby w XIV wieku ktoś potrafił określić tak precyzyjnie szerokość geograficzną, nie mówiąc już o długości. To było w końcu dosłowne średniowiecze. Również mapa Orientusa Finaeusa zasługuje pod tym względem na uwagę. Pokazuje wybrzeża Antarktydy na właściwej szerokości i długości geograficznej, a cały kontynent przedstawiony jest w odpowiednim miejscu. Zupełnie jakby Finaeus posiadał taką wiedzę geograficzną, jaką udało nam się osiągnąć dopiero w XX wieku. Przykłady te stanowią tylko drobny ułamek obszernego zbioru dowodów przedstawionych przez Hapgooda. Jego niezwykły wysiłek badawczy prowadzi do wniosku, że popełniliśmy błąd. Błąd, uważając, że precyzyjne instrumenty do pomiaru długości geograficznej zostały wynalezione dopiero w XVIII wieku. Mapy Piliego Rice'a i innych dowodzą w sposób przekonywujący, że przyrządy te po prostu zostały odkryte ponownie, gdyż istniały już o wiele wcześniej i były wykorzystywane przez cywilizowanych ludzi, o których nic nie wiemy, a którzy przepłynęli cały nasz glob i sporządzili bardzo dokładne mapy. Ludzie ci potrafili wytwarzać nie tylko precyzyjne i skomplikowane technicznie urządzenia, ale także w oszałamiającym stopniu opanowali matematykę. Aby to zrozumieć, musimy sobie przypomnieć jedną, ale dość oczywistą rzecz, a mianowicie, że Ziemia ma kształt kuli. Jeżeli ktoś próbuje przedstawić lądy i morza na mapie, to dostrzega, że tylko na kuli można oddać właściwie ich proporcje. Przenoszenie danych z kuli na płaską kartę papieru nieuchronnie prowadzi do zniekształceń, a dokonać tego można jedynie za pomocą
pomocą skomplikowanego procesu kartograficzno-matematycznego zwanego odwzorowaniem. Odwzorowanie walcowe Mercatora, ciągle stosowane przy tworzeniu map, jest chyba najbardziej znane, ale istnieje wiele rodzajów odwzorowań. Ich nazwy brzmią obco i tajemniczo, na przykład odwzorowanie środkowe azymutalne, stereograficzne i inne, których nie ma tutaj potrzeby wymieniać. Warto natomiast pamiętać, że aby dokonać odwzorowania, trzeba się posłużyć metodami wymagającymi olbrzymiej wiedzy matematycznej, ponoć niedostępnej dla starożytnych. Jest to wręcz nie do pomyślenia, by wiedzę taką posiadał ktoś przed 4000 leciami przed naszą erą, gdy już rzekomo nie istniała żadna cywilizacja. Charles Hapgood zebrał i przedstawił do oceny profesorowi Richardowi Strahanowi z Massachusetts Institute of Technology plik map. Ogólne wnioski wydały mu się wprawdzie oczywiste, lecz chciał wiedzieć dokładnie, jaki poziom wiedzy matematycznej byłby konieczny do sporządzenia takich map. Map, które posłużyły jako wzorce późniejszym, dawnym kartografom. Odpowiedź otrzymał 18 kwietnia 1965 roku. Profesor Strahan orzekł, że wiedza ta musiała być oczywiście bardzo zaawansowana. Niektóre z map wykorzystywały odwzorowanie Mercatora, choć powstały na długo przed jakimkolwiek urodzeniem się tego człowieka. Trudność takiego odwzorowania, wymagającego przekształcenia siatki południków i równoleżników, narysowanych teoretycznie na kuli ziemskiej, że trzeba tę siatkę geograficzną przenieść na płaszczyznę mapy, czyli skonstruować siatkę kartograficzną. A oto inne przesłanki prowadzące do wniosku, że starożytni kartografowie musieli być również wybitnymi matematykami. Po pierwsze, do wyznaczenia położenia dowolnego punktu na lądzie konieczna jest znajomość przynajmniej, albo co najmniej znajomość triangulacji geometrycznej. Dla odległości przekraczających 1500 km trzeba też brać pod uwagę krzywiznę Ziemi, co wymaga znajomości trygonometrii przestrzennej. Po drugie, aby wzajemnie przedstawić rozmieszczenie kontynentów, potrzebna jest więc wiedza o kulistości Ziemi oraz trygonometria przestrzenna. Po trzecie, przedstawiciele jakiejś cywilizacji posiadali tę wiedzę i precyzyjne narzędzia, w zasadzie przyrządy, konieczne do wyznaczania współrzędnych geograficznych i z pewnością wykorzystali je do rysowania map. Wniosek Hapgooda, że liczne mapy przedstawione przez pokolenia ludzi, którzy kopiowali, kopistów, odzwierciedlają dzieło tajemniczej cywilizacji starożytnej, dysponującej wysoko rozwiniętą wiedzą i techniką. Potwierdzili też eksperci oddziału rozpoznania technicznego sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Lorenzo Borrow, dowódca sekcji kartograficznej 8 oddziału rozpoznania technicznego, stacjonującego w bazie lotniczej w Westover, zbadał szczegółowo mapę Orontiusa Finaeusa i uznał, że niektóre z map źródłowych wykorzystanych przez Finaeusa, zostały wykonane przy użyciu rzutowania przypominającego współczesne rzutowanie stożkowe. Burroughs napisał, cytuję: "Świadczy to o wysokiej wiedzy matematycznej twórców map. Kształt Antarktydy nasuwa przypuszczenie, że mapy źródłowe zostały sporządzone z wykorzystaniem odwzorowania stereograficznego lub środkowego, które wymagają znajomości trygonometrii przestrzennej. Jesteśmy przekonani o słuszności wniosków wyciągniętych przez pana i pańskich kolegów. Uważamy również, że wynikają z nich ważne pytania dotyczące geologii i historii starożytnej." Na tym jednak nie kończą się odkrycia Hapgooda. Znalazł on jeszcze chińską mapę skopiowaną ze starszych źródeł na kamiennej kolumnie w 1137 roku. Mapa ta cechuje się tą samą dokładnością współrzędnych geograficznych jak te opisane wcześniej. Ma taką samą siatkę i została wykonana dzięki użyciu albo zastosowaniu trygonometrii przestrzennej. Dokładniejsze badania wykazały tak wiele podobieństw do map europejskich i bliskowschodnich, że można to wyjaśnić tylko i wyłącznie w jeden sposób. Wszystkie mapy pochodzą z tego samego źródła. Tak oto po raz kolejny natknęliśmy się na ślady wiedzy naukowej zaginionej cywilizacji. Wydaje się, że cywilizacja ta w niektórych przynajmniej dziedzinach nauki dorównywała naszej. Ówcześni kartografowie pozostawili po sobie mapy niemal całej kuli ziemskiej, cechujące się tą samą precyzją, wykonane podobnymi metodami, wykorzystującymi tą samą wiedzę naukową i takie same przyrządy. Chińska mapa prowadzi jeszcze do jednego zaskakującego wniosku. Jest ona dziedzictwem globalnym. Dziedzictwem obejmującym prawdopodobnie znacznie większy obszar, znacznie więcej niż wspaniałą wiedzę geograficzną. Czy część tego dziedzictwa przynieśli prehistorycznym mieszkańcom na przykład Peru Viracocha? Tajemniczy brodaci przybysze z Zamórz, którzy pojawili się
w mrocznych czasach popotopowych, aby odbudować cywilizację po wielkim, no właśnie, potopie. No cóż, odpowiedzi na te pytania postaram się udzielić w kolejnym tego typu odcinku. A jakbyście mogli, to zostawcie łapkę w górę, to będę wiedział, czy więcej otworzyć tego typu dłuższych treści, bo mój głos spada. Do następnego, hej.